dzień dobry, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj cześć. Z Maćkiem ruszamy ze Szklarskiej Poręby. Ruszyliśmy z dworca Szklarska Poręba Górna. Jedziemy w góry Izerskie na taki biwak w mikroprzygodowej konwencji. Wszystko będziemy starali się zmieścić w dobie, w 24 godzinach. No może troszkę więcej nam to zajmie. Zaplanowaliśmy biwak w terenie, ale prognozy są bardzo burzowe, więc nie wykluczamy spania w jakiejś wiacie. Mamy trzy takie awaryjne wiatki gdzieś tam upatrzone na szlaku, na mapach. Nasza trasa to będzie mieszanka szlaków pieszych i rowerowych. Teraz rowerowym szlakiem jedziemy do nieczynnej kopalni kwarcu Stanisław, a potem będziemy chcieli wejść na najwyższy szczyt gór Izerskich, na wysoką kopę, ale zobaczymy, czy to się uda, bo podobno sam szczyt jest na terenie, który jest objęty ochroną gatunkową cietrzewia. O, to chyba ten cietrzew jest tutaj, co go chronią. Cietrzew. Cietrzew. To jest cietrzew w okresie lęgowym. I takie wiaty widziałem tylko w górach Izerskich. Bardzo dużo miejsca do spania. Biwak w takim miejscu. Każdy miałby swoją bazę. Kopalnia kwarcu Stanisław, Łaziska Górne. Posprzątane jest, wiesz, można biwakować. Dobra. Mury się zbliżają. Fajnie byłoby być gdzieś niżej. Dobra. Kierujemy się dalej teraz głównym szlakiem sudeckim, czerwonym szlakiem w stronę wysokiej kopy. Ale ja tam nagrałem parę sekund. Będzie tak, że ja podjeżdżałem, a ty pchałeś. A tam z tej kopalni kwarcu można się było dostać ścieżką. Łatwiejszy sposób na czerwony szlak. Ale tutaj z jakiegoś powodu Garmin Maćka pokazał inny ślad niż to, co mieliśmy przygotowane. Więc trochę się zagapiliśmy i niepotrzebnie zjechaliśmy kawałek. Mogłeś się trzymać, tu jest niebezpiecznie. Chciałeś mi pokazać, tak? Chciałem ci pokazać. Okej. Oj, Maciek. Jest i obiecany deszcz. Kolejna wiata przy czerwonym szlaku. W tym samym stylu. Turysto, zostaw po sobie czysto.
tutaj mamy dojście na ten najwyższy szczyt Gór Izerskich i zakaz wstępu, ostoja zwierząt. Przeczekamy sobie deszcz, nie? Przyjedziemy. Możemy chwilę poczekać. Takie ławy dosyć szerokie, dwie osoby by się na nich położyły. Sporo stołów i tam druga taka ława. Ruszamy dalej. Deszczyk jeszcze lekko kropi. Deszczyk pada, kap, kap, kap. Maćkowi pokrowiec z plecaka spada. Spad, spad, spad. Spad, spad, spad? Nie spad. Ale to było zabawne. Patrzysz? Patrzę. O, patrz. Nie. Aha. Jeszcze raz? Jeszcze raz. Patrzysz? Patrzę. No? O, o. Dobre to było. I tu mamy teraz taką śmieszną sytuację, bo nie jesteśmy na szczycie Wysoka Kopa, natomiast tutaj na szlaku czerwonym jest tabliczka sugerująca, że to może być ten szczyt. No właśnie dlatego, że na samym szczycie jest ten obszar ochrony. Więc trochę tak śmiesznie, kuriozalnie dla mnie, nie wiem czy dla ciebie też. Też. Postawili tabliczkę na szlaku w miejscu, które nie jest szczytem, tylko po to, żeby osoby, które pragną zdobywać koronę Gór Polski, mogły sobie tu zrobić zdjęcie i zabrać sobie pieczątkę. Bo w tym domku pewnie jest pieczątka, co? Tak, jest pieczątka. Więc jak widzimy, tutaj jest ochrona cietrzewia, a cietrzew to ptak z rodziny kurowatych. Na czoło. No właśnie, podać. Kask przeskarzy. Jest jednym z najbardziej zagrożonych wyginięciem ptaków w Polsce. Dlatego zdobywając koronę Gór Polski, zdjęcie robimy sobie na czerwonym szlaku, a nie na szczycie. Śmieszne, nie? Tak. Zobacz, jaki humor się wylewa w tym odcinku, po prostu z każdej strony. Jednym z najważniejszych elementów prawidłowej ochrony cietrzewia jest zapewnienie warunków do odbywania toków, zakładania gniazd i wychowu piskląt. Dlatego też w terminie od 1 grudnia do 31 sierpnia obowiązuje całkowity zakaz wstępu na nieoznakowany szlak w celu zdobycia szczytu Wielkiej Kopy. Apelujemy również o przestrzeganie tej zasady w okresie od 1 września do 30 listopada. Ty, czyli wszystko to, co powiedziałem przed chwilą, w ogóle jest bez sensu. No bez sensu. Możemy iść tutaj. Możemy iść. Hałas robić. Ale apelują. Ale dobra. Apelują. Dobra, lecimy w dół. Nie najgorzej. No. Jedźmy w dół. Jedziemy sobie teraz trasą Doliny Izery. Trochę nasza wycieczka przyspieszyła. Ale po takich szlakach bardzo przyjemnie się zasuwa na rowerach górskich. Aleś to profesjonalnie zahamował, powiem teraz tutaj. Ale nie tylko ty, bo tutaj też tak widzę. Ktoś już wpadł na ten pomysł. Ktoś też tam chyba wpadł do tej wody. Michał by nie był zadowolony z tego hamowania. Nie, Michał by nas tutaj okrzyczał bardzo. Znaczy ciebie, bo ja bardzo profesjonalnie, żadnego blokowania koła. Dobra, z górki już było. Teraz będzie znowu trochę pod górkę, a potem już tylko w dół Doliną Izery, do hali izerskiej. Za dużo nie popodjeżdżaliśmy, no ma być tak na spokojnie dzisiaj. Poza terenem rezerwatu już będziemy się rozglądali za miejscem na biwak. Stop, strefa ochrony gatunkowej cietrzewia. Nie jest napisane, że cietrzewie. Czekaj, jak to? Narysowane jest cietrzewie. A co wie, że to cietrzewie? Bo widać, że kurowaty.
Całkiem niezła hala, nie? Żadnej hali nie widzę. Są jakieś ruiny. Może to. Może tej hali właśnie. Może to tej ruiny tej hali. Ależ tu się dowcip dzisiaj. No nie po prostu. Gęsto, gęsto dzisiaj. Tak. Hala jaka jest, każdy widzi. Na żywo bardzo fajna, polecamy. Hala Izerska, 840 metrów nad poziomem morza. Ochlapałeś mnie! No! No i właśnie, właśnie przyjechaliśmy tu po to, żeby biwakować przy takiej rzeczce. Opuścimy teren rezerwatu. O! Proszę pana, ja chcę w takim miejscu biwakować. No zjeżdżaj, zjeżdżaj, dawaj. Zjeżdżasz? Czarno to widzę. Tak to się robi. Tu jest kolejne miejsce, ktoś tutaj biwakował. Ale Maćkowi się marzy widok na rzekę. Więc szukamy jeszcze dalej, mamy trochę czasu. Jest dobrze, już mamy kilka dobrych miejscówek, ale to tak jakby nam się trochę los odmienił, bo na ostatnich wszystkich wypadach to się kończyło tym, że gdzieś tam do późna nie mogliśmy znaleźć fajnego miejsca, nie? A teraz jedna za drugą, nie? A teraz po kolei mijamy miejscówkę za miejscówką. Bajka. To jest kolarstwo przygodowe i iPhone'owe. Wybraliśmy miejsce na biwak. Maciek będzie rozkładał schronienie z tarpa, więc musi się tu zastanowić nad miejscem. Ja mam namiot samonośny, więc kolacja. Więc ja nie mam problemu, gdzieś zawsze się tutaj zmieszczę. Miejsce po ognisku pewnie je wykorzystamy. I tuż nad rzeką. Coś pięknego. Dzisiaj się trochę tak nietypowo spakowaliśmy. Maciek zabrał tylko plecak, a ja zabrałem taką większą torbę na kierownicę i plecak. No ale to jest krótki wypad, jeden biwak, także nie chciało mi się kombinować z droperem, z zapinaniem torby podsiodłowej. Na taki krótki wypad spokojnie taki zestaw wystarczy. Tu mam cały zestaw do gotowania, który zabieram na takie wypady, kiedy pakuje się trochę bardziej minimalistycznie. Tu jest poza łyżką, poza sporkiem, jest cały zestaw kuchenny. Mamy kubek o pojemności 800 ml do gotowania z pokrywką. W środku w bafie zabezpieczony
palnik, zapalniczka i kartusz setka. Na takie wyjazdy no to nie ma żadnego sensu brać większych kartuszy. To jest zabezpieczone bafem, żeby się to nie tłukło w kubku, nie rysowało kubka w środku. I tutaj na zewnątrz jest jeszcze jeden kubek. On dosyć dobrze tutaj pasuje na wcisk. To jest kubek z zestawu MSR-a o pojemności 0,5 litra do kontaktu z żywnością, także jest dodatkowe naczynie, żeby sobie jakąś kawę, herbatę przygotować czy zalać jakieś danie. Więc bardzo kompaktowy pakunek i zawiera wszystko, co jest potrzebne do gotowania. Natomiast my dzisiaj chyba zrobimy ognisko. Nie braliśmy tego pod uwagę, nie przewidywaliśmy tego. Raczej zakładaliśmy, że będziemy używać palników, ale mamy taką miejscówkę, miejsce na ognisko przygotowane. Płonność robi, słońce za moment zajdzie. 8 stopni ma być w nocy. Także posiedzimy chwilę przy ogniu, a potem będziemy się instalować w ciepłych śpiworach. Tak, deszcz nas wygonił. Nie posiedzimy dłużej przy ognisku, zobaczymy, może i te zapowiadane burze przyjdą. Także kończymy na dzisiaj biwakowanie. Zabunkrowaliśmy się w namiotach. Zabunkrowaliśmy się w schronieniach. I tyle. Do zobaczenia rano. Jakby ktoś się zastanawiał, jak wygląda kondensacja przy spaniu nad rzeką w jednopowłokowym namiocie, to wygląda tak, że jak sobie postukacie w dach, co za radość, gdy saniami tak można jechać w dach. Hej! Just for your information. Jo Maciek. Jo Marcin. Jak tam noc? Noc bardzo dobrze. Jak widać zresztą. A u ciebie? U mnie bardzo dobrze, doskonale. Poranek w górach Izerskich wypita nas mrzawką. Więc chyba znowu sobie nie posiedzimy na biwaku. Dobra, jakaś kawa. Może jakieś szybkie śniadanie i jedziemy dalej. Idziemy dalej. Nie wiem, czy was zabierzemy na dalszą część podróży, więc jakby co, to dzięki za wspólną jazdę w górach Izerskich, za uczestniczenie w tym przepięknym biwaku. Kolarstwo górskie to jest prawdziwe kolarstwo przygodowe, a góry Izerskie pokazują, że chyba są idealnym terenem na taką zabawę. Maciek się zgadza. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia następnym razem. Dzięki, cześć.
Pomaluszku. Pomaluszku. Ja mam bez cukru. Ja mam z cukrem. Z mleczkiem. Ja mam owocową. Z dwóch torebek na bogato. Grubo. No chodź tu, chodź. Czekaj, bo ja mam dostanę. Tam na tamtym kamieniu możesz stanąć. Tam. To jest challenge teraz. No ja dałem radę. Z kolanem po kontuzji. Chyba też dożyłem. Z kolanem po kontuzji. No. Tak. Coś mądrego do powiedzenia masz? Mądrego nic. Ja powiem teraz tak filozoficznie, mądrze tak będzie na poważnie. Na tą poważną muzykę podłożymy. A to mam się nie śmiać? No. Bo ciężko mi wychodzi. Każdy z was musi chociaż raz w życiu wsiąść na rower, przyjechać w takie miejsce, chociażby po to, żeby się napić kawy. Albo herbaty. Owocowej, z dwóch torebek. Dokładnie. No to jest po prostu coś niesamowitego, takie sceny. Jak z jakiejś scenerii filmowej. No to jest scenaria filmowa. Ale szanuję w ogóle za próbę. Karmina zgubiłem. Wiesz, ja bym oczywiście poszedł z tobą do góry go szukać, nie? Ale akurat mleko zostawiłem na gazie. Więc no, rozumiesz, nie? Rozumiem. Garmin był zapięty na trytki, nie? No ale dwie trytki by się zerwały? Nie uderzyłeś w to nogą jakoś albo? Nie wydaje mi się, na górze jeszcze był. Byleby się nie sturlał gdzieś z drogi, nie? Słuchaj, może weź tego Garmina, zrzuć ślad, który zapisał, no. I wtedy zobaczysz na komputerze, gdzie go zgubiłeś, nie? Gdzie skończył nagrywać. Dobra. Tak go znajdziesz, nie? No, weszliśmy na samą górę praktycznie. Tam na górze zakładaliśmy kurtki na nowo. Zapinaliśmy kurtki i tam Maciek na pewno nawigację miał. A jednej rzeczy nie zrobił, sznureczka nie założył zabezpieczającego. Dobra, schodzimy. Ja sprawdzam lewą stronę krzaków. Maciek będzie sprawdzał prawą stronę krzaków. To ja wam napiszę w opisie do tego filmu dokładnie odcinek, na którym ta nawigacja odpadła. Może ktoś z was kiedyś tu będzie w tej okolicy i odnajdzie Garmina Dakota 20. No bo wszystko nic jeszcze było. Tak, bo tam sprawdzaliśmy nawigację. Przy stacji Orle na pewno jeszcze było. Ja się na tym nie znam, ale powiedzcie, czy wykrywacz metalu taką w nawigację by wykrył? Chyba powinien wykryć, nie? Tam baterie są. A mój to brzmi jak moje. Myślisz, że ktoś już odjechał? Rowerami? Taka prawie dobra wiadomość jest taka, że rowerów nikt nam nie zawinął w tym czasie, kiedy szukaliśmy nawigacji. O, i pomadkę znalazłem, zobacz. Czyli ty nie zabezpieczyłeś. O, ty. Ja to. Ty to. Gracia Bio, inspirowana naturą. To może to tu urosło? No, jak inspirowana naturą?
Patrz, nawigacja była tutaj, nie? No i tu jej nie ma, ale jest tutaj. Naprawdę. Maciek, naprawdę. To przynajmniej mam pomadkę. Ale przynajmniej był spacer, widzisz. To było zaplanowane. Złaziliśmy tam i z powrotem po górze, po krzakach, w poszukiwaniu nawigacji, która schowała się w zawiasie tutaj. No prawie w zawiasie. No ale... Wiecie, ile Maciek kasuje za takie przygody z nim? Normalnie się nie wypłaca. Maciek tu próbuje wynegocjować, żeby nie wrzucać tego, że nie zgubił nawigacji, tylko nie zauważył, że mu się zaklinowała w ramię. Ale nie ma bata. Ale musiałby... wpadłbyś na to, że jak tu nie ma nawigacji, to że ona się tu zsunęła? 10 tysięcy euro i tego nie wrzucam. 12. 13. Dobra, 20. Go. Nawigacji nie zgubiłeś? Nie.